liczne dzieci. Przedszkola w Cieszyncinie, mieszkają w Cieszyncinie wszystkie i tych dzieci jest 14, ale reszta chora. 23. A reszta chora. A to są zdrowe dzieci, nie zachorowały. Brawo dla nich. Zbliżają się do kosmosu. Tak. I będziemy mówić o astronomii. Kochane dzieci, tu jest strój astronauty. Szymek ten strój przymierzał, taki kolega sześcioletni. To jest wnuczek pana Stasia Mieszały. I Szymek powiedział, jak ja powiedziałem, że jest 8 planet. Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowis, Saturn, Uran, Neptun. Szymek powiedział, a jeszcze Pluton. A ma 6 lat. Także mnie zaskoczył, że zna się na astronomii. Widocznie dziadek go dobrze uczy. No i tu jest ten strój. Szymka nie ma, więc chciałem pokazać, że to jest strój astronauty. Skafander dla dziecka. Skafander astronautyczny. Jest kask, taki hełm. Piękny. Mógłbyś przymierzyć tak troszeczkę? Proszę zobaczyć, jak pięknie wygląda. Możemy zamknąć, otworzyć. Przepraszam. Przytrzymaj sobie też troszkę rączkami. Ślicznie wygląda? Ślicznie. Brawo. I taki kask. I jeszcze pracownia w Wieruszowie uszyła plecak. Bo Szymek się domagał, a gdzie butle są nowe. Tak ostatnio założył. Więc dzisiaj odebrałem plecak i tu się to do przodu, tu są różne przełączniki, są kable do połączenia, są różne guziki i to astronauta zakłada na plecy i tu ma butle tlenowe, ma aparat, żeby mu było ciepło, ma przyrządy do łączności, żeby z punktem dowodzenia rozmawiać. Wszystkie tutaj potrzebne elementy są w tym plecaku. Także tak to wygląda. I teraz chciałem pokazać z dziećmi krótkie przedstawienie pod nazwą Tańczymy. Chcieliby przyjechać do Cieszyncina, tutaj wylądować i przywieźć dla was piękne prezenty. No i ja muszę im odpowiedzieć i pytają się, jak do was trafić, jak tutaj trafić. Więc oni mieszkają tu daleko, daleko dalej niż nasz Układ Słoneczny, niż nasza rodzina planet. Jeszcze daleko, daleko dalej. I oni będą lecieć tam z bardzo daleka. I jak mają trafić tu na Ziemię i potem do Cieszyncina. I oni nie mogą wylądować na Merkurym, bo tam jest bardzo gorąco, 400 stopni, to jak u mamusi w piekarniku, co bierze ciasto, to by się upiekli. Na Wenus tak samo, jest bardzo gorąco, to by się upiekli, nie da rady. Na Marsie jest dosyć dobrze, bo nie jest ani zimno, ani gorąco, ale nie ma powietrza. I trzeba cały czas chodzić w skafandrze. A na innych planetach to nie ma w ogóle. I teraz jak trafić tu do Cieszyncina? Bo Ziemia jest bardzo duża. Są oceany, są pustynie, są dżungle, jest Antarktyda. Na oceanie nie mogą wylądować, bo kosmici nie umieją pływać, by się utopili. Na pustyni nie mogą wylądować, bo tam nie ma wody, jest bardzo gorąco, lwy i węże by ich zjadły. A ja się boję. Masz rację, ja się też boję. Starzej się boję. No, ale na szczęście nasza Polska jest taka kochana i tu nie ma węży. Są takie małe węże, ale one nic człowiekowi nie zrobią. Następnie nie mogą wylądować w dżungli amazońskiej, bo tam są pumy, tygrysy, jakieś inne zwierzęta, które by ich zjadły. To nie mogą. I więc muszą szukać Polskę i Cieszyncin.
A kto jeszcze, jakie miałby życzenie dla kosmitów, bo oni mają bardzo czarodziejskie, lepsze od Mikołaja. Ja bym na przykład chciał dostać do kosmitów szklaną kulę czarodziejską, w której wszystko widać i tam, żebym zobaczył, jak dalej będzie wszystko na Ziemi wyglądało i chciałbym, żeby były samochody, żeby nie zanieczyszczały powietrza, no i dla dzieci wszystkie możliwe zabawki. Kochane, czy planety coś robią, czy one nic nie robią, czy lenichują? No, Zuzia ostatnio mówiła. Robią. Tak. Krążą. Tak, obracają się wokół swojej osi. Wokół swojej osi. Tak, jest tą troszeczkę i kręcą się w kółko, wirują wokół własnej osi. Niech pani troszeczkę do przodu. Jak do Słońca Ziemia będzie odwrócona, to będzie dzień. A jak w drugą stronę, tyłem będzie odwrócona do Słońca, to będzie noc. I dzień, i noc. I dzieci, obracamy się. Ja wam zagram na organce. Zajęcia, co planety wykonują, to jeszcze nie są wszystkie zajęcia. Następne jest takie zajęcie, planety są bardzo zapracowane, że krążą wokół Słońca. O tak, że każda planeta po orbicie krąży wokół Słońca i Ziemia na przykład jeden rok. I teraz wszystkie dzieci, niech pani tutaj może stanie tu na środeczku, i teraz wszystkie dzieci krążymy wokół Słońca. I ładnie tańczymy, ja wam zagram i krążymy. Krążymy do prostu. Do tyłu, to jest zimno. I z tego powstają, to raz w roku Ziemia przechyla swój biegun w dwie strony i raz w roku, są cztery pory roku, wiosna, lato, jesień, zima. I w ten sposób. Wiosna, lato, jesień, zima. Wiosna, lato, jesień, zima. I przechylamy się. Wiosna, lato, jesień, zima. Wiosna, lato, jesień, zima. Dziękuję, brawa. To jest skończony pokaz. Już po pierwszym kolędować małemu Jezusowi, Chrystusowi, dziś nam narodzonemu. Pastuszkowie, przybywajcie, jemu wdzięcznie przybywajcie. Panu naszemu, pastuszkowie, przybywajcie, jemu wdzięcznie.
Ozuna, utożsamiany z narodem Izraela, oznacza narodzenie nowego króla żydowskiego. Skąd wziął się motyw gwiazdy biblijnej? Według biblijnego przekazu prowadziła ona mędrców do miejsca narodzenia Jezusa Chrystusa. Ale w innych religiach możemy się też z nich dowiedzieć, że była spostrzegana jako zastęp aniołów lub że zesłał ją szatan. W dokumentach chińskich i nawet na glinianych tabliczkach pochodzących z Mezopotamii możemy już znaleźć wzmianki o zjawisku, którym mogła być gwiazda betlejemska. Jednak relacje Chińczyków i Babilończyków różnią się tylko określeniem czasu, w którym miało nastąpić owe zjawisko. Ale na to też mamy wyjaśnienie, bo te rozbieżności wzięły się z pomyłki Dionizjusza Mniejszego, który podzielił dzieje ludzkości i cywilizacji na dwie epoki, przed narodzeniem Chrystusa i po Jego narodzeniu. I wyznaczając rok narodzin Zbawiciela, pomylił się około 6-7 lat. Najwięcej informacji przekazuje nam jednak fragment biblijny z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem, w Judei, za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Jak wiemy, ciekawość ludzka nie zna granic, więc od dawna podejmowano próby odnalezienia prawdziwej tożsamości gwiazdy betlejemskiej. Ustalono kilka ewentualności. Nasza gwiazda mogła być koniunkcją planet, kometą, wybuchem supernowej lub heliakalnym wschodem gwiazdy. No nie wiem, nawet przez okres miesiąca. Również w Biblii napisano, że mędrcy zobaczyli ją na wschodzie, a następnie podążali jej śladem, co oznacza, że musiała się poruszać. I to też jest bardzo ważna cecha komety. Możliwe jest również, że gwiazda była wybuchem supernowej. Supernowa to spektakularna eksplozja kosmiczna spowodowana reakcjami termojądrowymi w jądrze umierającej gwiazdy. W Biblii czytamy: wtedy Herod, wezwawszy potajemnie magów, wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. Te słowa są zaprzeczeniem powszechnego wyobrażenia na temat naszej gwiazdy. Jednak istnieje na to wyjaśnienie. Wybuch mógł nastąpić w naszej sąsiedniej galaktyce M31 i dlatego ta eksplozja nie musiała przyciągać uwagi zwykłych ludzi, ale jednak mogła darzyć zainteresowaniem tylko astronomów i magów i uczonych, którzy wiedzieli, gdzie ta gwiazda mogła się znajdować. Wschód od Słońca lub być widoczną o wschodzie. Gwiazdą betlejemską mógł być Syriusz, którego heliakalny wschód przypada nam w marcu lub kwietniu. A co z porą roku? Boże Narodzenie obchodzimy zimą. Ale coraz więcej źródeł historycznych wskazuje na to, że Jezus narodził się właśnie wiosną. Niestety nadal nie udało się rozstrzygnąć do końca, czym tak naprawdę była gwiazda betlejemska. Być może była to koniunkcja, kometa, wybuch supernowej w sąsiedniej galaktyce, heliakalny wschód gwiazdy, albo zupełnie inne zjawisko lub kilka zjawisk powtarzających się po sobie. Ten religijny paradoks nadaje naszej tradycji troszeczkę tajemniczości, ale w końcu czym byłyby święta Bożego Narodzenia bez gwiazdy betlejemskiej? Bardzo dziękuję za wysłuchanie naszej prezentacji i mam nadzieję, że choć troszeczkę przybliżyliśmy Państwu naukowy punkt widzenia na temat gwiazdy betlejemskiej. Bogowie myśleli, że niebo jest niezmienne, a że wyobrażali sobie również ci wcześni mędrcy, którzy na ogół pełnili funkcję i przywódców ludu, w sensie takim religijnym,
i przywódców ludu w sensie świeckim. To byli ludzie wysoko wykształceni, to byli ludzie, którzy o różnych sprawach głęboko rozmyślali. W szczególności w tych czasach, przed wieloma tysiącami lat, ukształtował się obraz niezmiennego nieba. Tylko kilka obiektów na niebie miało, zachowywało się trochę inaczej, dziwnie, bo wędrowały na tle gwiazd. Można było zauważyć, najłatwiej to na Księżycu, zauważyć, że przemieszcza się na tle gwiazd. Słońce się przemieszcza na tle gwiazd. Planety te, które tutaj występowały dzisiaj, też się przemieszczają na tle gwiazd. No, ale cała reszta zdaje się być niezmienną, wieczną. Przełożyło się to szybko na atrybuty Boże, prawda? Niezmienność, wieczność, doskonałość, wspaniałość, rozmierzone niebo i dawniej, i dziś, niezależnie od religii, niezależnie od kultury. Rozmierzone niebo, no to najlepszy wyraz na tego odblasku Bożego. Tam tak sobie człowiek jakoś to niebo wzniośle zawsze traktował i te atrybuty, które astronomowie zauważali dla tego nieba, przekładali na atrybuty Boże i tak kształtowały się religie, poglądy religijne. I w czasach przedchrystusowych, a niedługo przed Chrystusem, astronomia wiele tysięcy lat przed Chrystusem się rozwijała, ale tak się zbiegło w czasie, że wtedy zdolności obserwacyjne na tyle się rozwinęły, a również i no, natura się uśmiechnęła poniekąd w stronę człowieka, że zauważono, że na tym niebie może się pojawić nowa gwiazda. Bo się pojawiły. Najpierw powątpiewano, zaprzeczano, to jest niemożliwe, absolutnie, to się kłóci z światopoglądami. A tu nagle upierają się, że nowa gwiazda przybyła. I tak się zaczęło w ogóle myślenie w kategoriach, że gwiazdy się rodzą. To już jest coś. Na niebie może pojawić się nowa gwiazda. Później zaczęto spekulować, może to tak jest, że jak się ktoś wielki rodzi, to jasna gwiazda na niebie się rodzi. A jak się szaraczek rodzi, no może jakaś tam gdzieś niezauważalna gwiazdeczka też się rodzi. Może to jest tak, że jak to na ziemi, prawda? Jak długo wyczekiwany jest potomek królewski, oj, jak tam już jest połóg, jak tam wszystko jest na baczność, jak tam wszyscy wyczekują, nasłuchują, ucha nadstawiają, a potem się wszyscy radują. No aż by się chciało, żeby na niebie też ten odblask jakiś się pojawił. Gwiazdy betlejemskie i mamy ją wystrzyć z papieru, mamy ją narysować, mamy ją jako neon gdzieś tam przygotować, to dlaczego pięć? Dlaczego sześć? Można się tutaj zastanawiać, czy lepiej pięć, czy lepiej sześć. Jak to jest? Jak ja byłem jeszcze dzieckiem i chodziłem z gwiazdą i miałem sobie tę gwiazdę wcześniej zrobić, to mi rodzice mówili, konieczność ma to być gwiazda sześcioramienna, bo się skopią, jak pójdziesz w tym drzewie. Polaki wiedzą. I to jak byłem nie, tak? Nie wiedzą, że nie wiedzą. Nie wiem, to jest prawa wycinania weszły, ale jak z nieba spada śnieg, jak się wszystko dobrze złoży, jak spadnie nam na rękę i tak nie od razu topnieje, to możemy podziwiać gwiazdki sześcioramienne. I to jest jakby dar z nieba, zwłaszcza w okresie
Bożego Narodzenia i tu tych naszych, można powiedzieć, słowiańskich. Dawno nic zdrowia. No bo, ale, no, jak ktoś chce zobaczyć, to zobaczy. A ten Kepler wspomniany, on nawet książkę napisał, podarek noworoczny. I on tam gdzieś w Pradze, idąc do przyjaciela, zastanawiał się, jaki mu prezent zrobić, skoro on wszystko ma i niczego nie potrzebuje. I już ile razy go odwiedzał i nigdy mu prezenty nie zaniósł. No i tak napisał tę książkę. O sześciokątnych płatkach, sześciomiernych tych gwiazdkach ślubowych. I dał początek krystalografii, dał początek rozważaniom, co też leży u podstaw. Skąd ta gwiazdka sześcioramienna powstała? Jak to się dzieje? Czy jest jakaś siła inteligentna? Na przykład anioły, jakieś innego rodzaju duchy, które zabawiając się, prawda, tak jak dzieciaki wycinają sobie, to one tam w tych niebiosach gdzieś umyślili sobie takie właśnie sześcioramienne gwiazdki tworzyć. A może jest tak, że przyroda w sobie ma jakąś właściwość. W sobie, gdzieś tam głęboko, gdzieś tam pod mikroskopem, albo jeszcze głębiej, że jak zaistnieją jakieś warunki zewnętrzne, korzystne, to tam te drobne składniki materii, w tym wypadku wody, pary wodne, czyli te cząsteczki wody, H2O, że one nie mają innego sposobu, jak tylko ustawić się tak, żeby makroskopowo wyglądało to jak sześcioramienna gwiazda. No więc tak albo tak. On tam właściwie kategorycznie nie mówi jak jest, ale to wszystko roztrząsa. Roztrząsa te sprawy, a potem następcy roztrząsali dalej i wyszło, że mamy właściwości specjalne atomów, cząsteczek, które krystalizując, które zestalając się w odpowiednio spokojnych warunkach, harmonijnych warunkach, mogą dawać makroskopowo takie piękne obrazki. Więc jeżeli gwiazdka z nieba, to prędzej to śniegowa gwiazda. I te sześć ramion gwiazdki. I w tą tak sobie ja myślę, to nie jest tak, że ja tutaj autorytatywnie, albo że wiedza astronomiczna tak rzeczy traktuje. To jest takie około wigilijne sobie rozważanie, dywagacje. A niedawno zastanowimy się nad drzewkiem wigilijnym, choinką. Co ta choinka ma w sobie takie? Jest tyle drzew rozmaitych dookoła, tyle roślin. Jeżeli motyw roślinny miał być do podkreślenia, no człowiek z roślinami był za pan brat, dawniej bardziej niż dziś. No więc upodobał sobie jakieś drzewo w sposób szczególny. My wiemy, jakie drzewo nadaje się, jakie drzewko. No nie drzewo, bo nie damy rady przynieść. No to drzewko. Ale jakiego gatunku? Czy to będzie młody dąbek? Czy to młoda sosenka? Czy młoda topola? Czy iwa? Czy jodełka? Co takiego ma jodełka w sobie? W swoim kształcie? Że akurat ci mądrzy nasi przodkowie to drzewko sobie umyślili specjalnie uszanować z okazji Bożego Narodzenia. Były zielone zimno. Oraz. Było się podobne. Za. Podziękować za taką fantastyczną prezentację. Ja sam byłem zasłuchany, ja nie wiem co. Zapraszamy. Pan Bogdan jest prezesem Stowarzyszenia Astronomia Nowa, które niedawno stało się właścicielem
działki pod radioteleskopem i radioteleskopem. Tak. Jest gospodarzem radioteleskopu. My chcielibyśmy teraz od nowego roku podjąć jakieś regularne zajęcia z młodzieżą edukacyjne. Tutaj mamy uczennice, żeby tam zachęciły innych. Ja się bardzo dobrze orientuję. Także dziękuję serdecznie. Tym i ja jeszcze powiem kilka minut, ponieważ przyszła tutaj pani radna Iwona Ciężka Głowacz, która jest radną z Cieszyncina i ona nas wspiera w tych sprawach związanych z radioteleskopem i ona jest od roku radną, bo wiecie, że 2 lata temu były wybory i był wybrany na radnego z Cieszyncina taki pan z Kowalówki, Wiesław Kasprzak z Kowalówki, ale on zrezygnował i były podobne wybory, specjalnie, żeby wybrać w to miejsce nowego dowódca. To jest taka koleżka, która mnie składa. No, mogło tak być, że nie mieli innych drzew? Raczej nie. No, dom na przykład słynie z tego, że jest patrzeniem. Ja sam dałem się. Tutaj było i zapach, prawda, i zieleni dużo, kolor, prawda, gdzie nie wysłuchają. A może kształt, jednoramie, prawda, tej gwiazdy sześcioramiennej. A taki kształt. No właśnie. A taki kształt. Co on nam przypomina, albo... No do Pana Boga się wznosi. A górę, strzałka jest. No. Jest strzał. Jak szczyt rakiety gotowej do startu. Jest strzałka. Obwiednia. Proszę popatrzeć. Nawet ta jodełka tutaj sztuczna. Ona ma 2 dowody, które uważam, że to jest dowód na istnienie Pana Boga. Pierwsze to jest tęcza i drugie śnieżynki. Tęcza, albo się światło rozprasza. No a z jakiej racji się rozprasza? A czemu się rozprasza tak po kolei od czerwonego do fioletowego, zawsze w tej samej kolejności? Dlaczego to jest na okrągło? Jest tysiące pytań i w końcu to jest zagadka, a za tą zagadką stoi Pan. Tak samo śnieżynka. Tu pan doktor próbował wyjaśnić, że tam kryształy tego, owego, ale to jest tajemnicą, nie jest wyjaśnione, dlaczego układa się sześciokąt. I jeszcze co powiem, że każda śnieżynka jest inna. Są miliardy, a i tak każda będzie inna. I to jest wielka tajemnica i za tym stoi Pan, bo to nie mam żadnych wątpliwości. Teraz do pani Iwonki. Przepraszam, że tak drogi dnia, ale mówię starszym panem. Dzieci, tutaj 23 dzieci chodzi do przedszkola, a dzisiaj tylko było bidulek 6. Wszystkie dzieci zachorowały. Że będzie się wykładał. No, mały się kartkow i w skrócie to ten wykład polega na tym, że ja opowiadam o Układzie Słonecznym dzieciom i mówię, że przylecą kosmici z bardzo daleka i muszą trafić na tą Ziemię. No i czemuś ty nie powiedział, a mogłeś, od tego czasu już mów, że będą tak lecieć i szukać i zobaczą z góry radioteleskop i będą wiedzieć, że tu. O, no. A ten... widzisz? Tak, i wysyła promienie, tak, to się zapytają, i że one muszą trafić, to tutaj dzieci się zapoznają z Układem Słonecznym, potem jak trafić na Ziemię, potem dzieci dostają tarczki ze wszystkimi planetami i Słońce i wszystkie są ustawione i potem pytam, ci kosmici przywiozą prezenty i za to dzieci zatańczą z planetami. I ustawiam je tak jak wszystkie planety, dzieci trzymają tarczki i pytam się, czy coś planety robią, czy nic nie robią. Nieraz są odpowiedzi, planety nic nie robią. No to ja wtedy mówię, obracają się wokół osi, to jest dzień i noc, obracają się naokoło Słońca, to z tego jest rok i potem jeszcze przechylają biegun północy, z tego się biorą pory roku.
No i tam, proszę pani, na Olance osobiście, pani dyrektor na tym i tańczą i mam nadzieję, że to ułożenie tych planet, ta kolejność, że to zapamiętają już takie, nawet dwuletnie dzieci zapamiętają i że to takie ruchy, to są jakieś podstawy, super podstawy astronomii. Nam bardzo zależy, tym, którzy się interesują, żeby w szkołach był przedmiot astronomii. Astronomia, nie można się tego dopić. Potem o radioteleskopie mam taki wykład kilkuminutowy dla dzieci. I mówię tak. Dzieci, to jest czarodziej. Czarodziej kocha gwiazdy i rozmawia z gwiazdami za pomocą czarów. Natomiast ja też kocham gwiazdy i ja nie umiem czarować i jestem opiekunem radioteleskopu. Rozmawiam z gwiazdami za pomocą tego radioteleskopu. Gwiazda wysyła fale radiowe i w ten sposób jest rozmowa. I do dzieci mówię, ty jesteś Paulinko, na przykład jak masz się przedstawić, to jak się przedstawić? Przedstawia się w ten sposób, że mówisz, jak masz na imię, gdzie mieszkasz, do której klasy chodzisz i jakie są twoje zainteresowania. I to samo, jak gwiazda rozmawia z tym radioteleskopem, to też się przedstawia i mówi, jak ma na imię. Może być Castor na imię, może być Pollux, może być Altair, Aldebaran. Jest 300 gwiazd, które mają własne imiona. Bo dużo gwiazd mają numery, ale aż 300. Najbardziej popularna to jest gwiazda polarna imienna, Polaris. Nie? Syriusz, teraz piękny, taki świeci. No i dalej gdzie mieszka? To gwiazda mieszka. Gwiazda, dzisiaj jest gwiazdy, chyba dzisiaj z panem nie współpracują. Dzisiaj nie pooglądamy. Bo dzisiaj nie pooglądamy, tak, nie? Ale sztuczne są. I teraz i gdzie mieszka dana gwiazda? W gwiazdozbiorze. Może być gwiazdozbiór Orion, może być Kasiopeia, to jest W. To jest ten gwiazdor powstał na cześć Wieruszowa. W. Tłumaczę, dzieci nie wiedzą, czy wiesz, czy nie wiesz. I może być gwiazdozbiór Łabędź, może być Lew, może być Skorpion. Jest 88 gwiazdozbiorów na całym niebie, południe i północ, a 55 jest w Polsce widoczne. Piękne są gwiazdozbiory, warto poznać. Mój gwiazdozbiór, ja się urodziłem pod ryby i ryby to bardzo słabo widoczne, ale laty można zobaczyć tu w Cieszyncinie, bo w Wieruszowie jest za dużo światła i dymu, nie można zobaczyć. Także gdzie mieszkasz, to tą gwiazdę mi odpowie, w jakim gwiazdozbiorze. Teraz, ile ma lat, no to gwiazdy mają, mogą być 3, mogą 4, mogą 5, ale miliardów lat przeważnie mają. Teraz dalej, do której klasy chodzi, to czy do klasy A, czy B, czy C, czy D. I gwiazdy właśnie są zakwalifikowane do takich klas w zależności od temperatury. Zimne to są czerwone, a wysokie to bardzo gorące są niebieskie. I tu ja właśnie takie pokazuję, że gwiazdy są kolorowe, różne, mają przepiękne kolory. Dalej, gwiazdy, co jest ulubione zajęcie tej gwiazdy? To gwiazda, no mówi, ulubione zajęcie gwiazdy jest świecenie i wirowanie. Wszystkie gwiazdy... Ja dziękuję bardzo, przepraszam. Dziękujemy serdecznie.